Jurgen Leitner, głupi idiota, matko jebca, Jurgen Leitner, jebany błazen, zbierający książki, żrący szczury, stary skurwysyn, gnój, idiota, awatar kurwy, największy klaun w cyrku, wyśmiany z miasta kowboj, sukinsyn, Jurgen Leitner. Przestańcie się czepiać, kiedy mówię o Jurgenie Leitnerze. Nienawidzę go tak strasznie. Dlaczego ma tyle pojebanych książek? Dlaczego zdecydował się naważyć sobie tego pierdolonego piwa? Czy on je kurwa wypił? Czy on je kurwa po prostu puścił wolno? Czy jest martwy? Czy jest skurwysynem? Gość wzbudza we mnie tak silne wzburzenie. Nawet nie ma go w pomieszczeniu. Nigdy nie widziałem jego twarzy, a i tak wiem, że ma najbardziej gówniany koper zamiast brody. Won kurwa ode mnie. Gdybym chciał wejść do nieba i Bóg powiedział, Jurgen Leitner czeka w środku, to nasrałbym Bogu na stopy tylko po to, żeby zostać zesłany na dół. Jeśli będę musiał znieść głos Jurgena Leitnera, choć jedno słowo powiedziane przez jego osobę w podcaście, nie tylko zamknę okno przeglądarki, ale na złość usunę zakładkę i będę musiał odsłuchać całą serię od początku, aby móc pominąć każdy moment, kiedy jest wspomniany lub żywy. Nawet nie wiem, dlaczego go tak bardzo nienawidzę. Zbiera książki, ale jestem po prostu wkurwiony, bo jestem zły. Lepiej, żeby miał jakieś pojebane backstory, żeby to wytłumaczyć. Jeśli jest po prostu jakimś bogatym gnojem, który jest fanem creepypast i chciał dostać wersję na żywo, to zwariuje. Lepiej, żeby jakaś książka zmusiła go do morderstwa, bo jeśli nie, to sam to zrobię. paypal.com/kurwa nienawidzę Jurgena Leitnera. Odcinek nawet nie jest o nim, ledwie wspomnienie o czymś, co mogło być jego biblioteką i straciłem nad sobą panowanie. Gdzie jest kurwa Jurgen Leitner? Jeśli nadal żyje, to mam wielką nadzieję, żeby nie żył. Stary pierdol. Jebnę mu w twarz i żałosne, wątłe kości starucha po prostu rozkruszą się pod wpływem mojej epickiej, masywnej pięści i będzie się dezintegrował, dopóki jedyną rzeczą, jaką zostanie, będzie ostatnia książka, którą zawsze ze sobą nosił, zwyczajnie zatytułowana "No teraz to zjebałeś" w starożytnym jidysz. Ja nie oddycham, ja się duszę w tym momencie. Mam nadzieję, że jest znana data, kiedy Jurgen Leitner umarł lub umrze, żebym mógł ustawić przypomnienie na swoim telefonie. Każdego dnia, co rok będę je widzieć i zrobię wszystko, oprócz oddania szacunku człowiekowi, który miał tyle pojebanych, jeśli prawdziwych książek.